7 kwietnia w warszawskiej restauracji Sketch Nokia zaprezentowała najnowszy telefon biznesowy Nokia E75. Po krótkim przemówieniu Piotra Bubaka, dyrektora marketingu Nokia Poland, spotkanie poprowadziła Alicja Rdzanek, product manager serii E i N oraz Wojtek Jagielski, dziennikarz radiowo-telewizyjny. Dzisiaj będziemy mówili o narzędziach mailowych firmy Nokia oraz o najnowszym biznesowym produkcie, który ma symbol E. 75. E jak? Enterprise. No właśnie, E75. No to zaczynamy. Tak. Po otworzeniu tej pierwszej klapki pokazuje się, skonfiguruj pocztę e-mail. No dokładnie w tą opcję. Powiedz mi, co mam robić. Czyli potwierdzam. Potwierdzasz tak? Tą opcję. Napiszę, OK. Konfiguracja e-mail, tak? Konfiguracja e-mail, tak? Dokładnie tak, jak telefon ci prowadzi. Nokia E75 to pierwsze urządzenie firmy wyposażone w wysuwaną z boku klawiaturę QWERTY. Dzięki usłudze Nokia Messaging telefon oferuje użytkownikom dostęp do poczty prywatnej przez większość istniejących kont e-mail, m.in. Yahoo Mail, Gmail, Windows Live Hotmail, Interia, Onet czy Wirtualna Polska. Zaprezentowane urządzenie działa również z korporacyjnymi rozwiązaniami Microsoft Exchange i IBM Lotus Notes Traveler. Wiadomości dostarczane są na telefon automatycznie i na bieżąco. Pocztę w telefonie można skonfigurować w kilka sekund za pomocą trzech prostych kroków. Nokia E75 to nowe urządzenie e-serii dedykowane serwisowi mailowemu, co widać w konstrukcji. E75 to urządzenie z jednej strony o niewielkich gabarytach ze zwykłą klawiaturą telefoniczną, ale po rozsunięciu pokazuje nam się klawiatura QWERTY, która pozwala wprowadzać w bardzo wygodny sposób tekst, maila, SMS-a. E75 wyposażone jest w usługę Nokia Messaging. Nokia Messaging to jest rozwiązanie, które pozwala na to, żeby nasz prywatny mail przychodził automatycznie, tak jak dzieje się to w komputerze, na nasz telefon komórkowy. Przykładem takiego prywatnego konta może być konto na Gmailu. W bardzo prosty sposób skonfigurujemy zarówno konto, jak i dodamy to konto do usługi Nokia Messaging. Usługa Nokia Messaging w E75 jest usługą bezpłatną, czyli pełna licencja na usługę, która w przyszłości ma mieć swoją cenę, jest dodawana w przypadku tego telefonu za darmo na całe życie produktu. Nokia E75 waży 139 gram, a jej wymiary to 111 na 80 na 14 mm. Ekran TFT z aktywną matrycą QVGA o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 320 na 240 pikseli wyświetli do 16 milionów kolorów. Tekst wprowadzimy na dwa sposoby. Za pomocą klawiatury numerycznej oraz klawiatury QWERTY wysuwanej z boku. Pomoże nam w tym funkcja automatycznego uzupełniania tekstu z możliwością korygowania i uczenia się. Nokia E75 dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych, srebrno-granatowej i srebrno-czerwonej. Wbudowane wejście 3,5 cala pozwoli na podłączenie standardowych słuchawek. Telefon posiada 50 MB wbudowanej pamięci i obsługuje karty microSD o pojemności do 16 GB. Nokia E75 obsługuje m.in. sieć Wi-Fi w standardzie 802.11bg czy też Bluetooth w wersji 2.0. Aparat o rozdzielczości 3,2 megapiksela z wbudowaną lampą błyskową pozwoli na robienie zdjęć w rozmiarze 2048 na 1536 pikseli. Kamera wideo pozwala na nagranie filmu w rozdzielczości 640 na 480 pikseli przy 30 klatkach na sekundę. Nowością w tym modelu serii E jest zainstalowana aplikacja Engage, która pozwala grać w gry 3D. Dodatkowe atuty telefonu to obsługa technologii Flash, wbudowana nawigacja GPS czy też oprogramowanie Quick Office. Telefon obsługiwany jest przez system operacyjny Symbian S60 w wersji trzeciej. Nokia E75 będzie dostępna w sprzedaży od 14 kwietnia w cenie 2149 zł.